Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc czas zacząć najnowszy film oto z wędkowania spod lodu, czyli z tej miejscówki, co pokazuję. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, godzina 9.40, 2022, dokładnie 11 stycznia i w ten styczniowy dzionek, wtorek, nakręcę dla Was jakiś materiał z wypadu spod lodu. Oczywiście szybki wypad u lekarza, dzień wolny od pracy, dlatego że musiałem załatwić pewną rzecz i resztę dnia poświęcę na łowieniu spod lodu. Czyli jak widzicie, mniej więcej to wygląda. Zaraz wezmę wiertło, czyli świder, i zobaczymy, jak wygląda lód, jak to mniej więcej wszystko wygląda troszkę dalej, i nakręcę dla Was jakiś materiał. Zobaczymy mniej więcej, myślę, że te 8 cm lodu będzie, ale zaraz zobaczycie to sami. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno, i spróbujemy złowić jakiegoś garbusa, a czy uda nam się złowić, zobaczycie to na moim filmie sami. Więc serdecznie jeszcze raz zapraszam. Szczela, gwizda, śwista. Przydałaby się teraz pierzchnia, lecz nie posiadam, gdzieś zapodziałem kilka lat temu, więc wiertło powinno mi wystarczyć. Wywiercimy dziurkę. I zobaczymy, ile mamy. Markę 15 centów. Trochę tak niekomfortowo się łowi, jak widzimy, że pod nami jest cienki lód. Mamy 7 cm. Dobrze, wywierciłem 3 dziury z tego względu, że w jednej lód pęka. A dokładnie tu lód pękł przy wierceniu. Lód pękł przy wierceniu, zobaczcie. Jaka kreska, więc nie ryzykuję wchodząc dalej. Liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo, więc raz, dwa, trzy, cztery dziury. Sprzęty dzisiaj zostawiam wszystko. Wszystko zostawiam na brzegu i będę resztę sprzętów swoich trzymał na brzegu. A szkoda mi dnia znów wracać do domu z pustymi rękami, więc blisko, blisko, ładnie gra, szczela lód. A więc robactwo założone, jedziemy. Tu jest najpłytsej. No ale zobaczymy. Okay. Więc gramy.
idziemy w głębszą dziurę. Tutaj jest 1,5 metra. Pójdziemy w tą zanęconą. Puścimy w tą zanęconą, tylko tu będzie głębiej, muszę opuścić. Okej. O, jak strzela. Niekomfortowo, drodzy Państwo, się łowi, gdy lód strzela przed nami. Na wierce jeszcze jedną dziurę, trochę głębiej, na głębszej wodzie. Ciutkę w innym miejscu. Widzę zanętę. Spytniemy to trochę na głębszej wodzie. Dlatego mówię tak, aby dziura po dziurze nie było. Przesuwamy się linią. I od tamtej dziury trochę dalej. Damy tu. Jeszcze dalej od brzegu. Weźmiemy tu kolejną dziurę. I te dwie dziury zanęce i dalej już nie idę, bo i tak jestem sam, daleko wybiłem, więc to będą ostatnie z tych dziur. I tak mówię, poruszamy się cały czas wzdłuż, nie robimy dziur za sobą, czyli z przodu ko siebie, za sobą, tak aby lód nie popękał, tylko w jednej linii.
z dużymi odstępami od siebie. Weźmiemy zanętnik, wyczyścimy dziury i w tych dwóch nowych podsypę jeszcze za pomocą zanętnika. Co bądź, cokolwiek złowić jakiegoś okonia, co bądź będzie cieszyć. Ta dziura była z góry, a ta będzie z dołu. Więc weźmiemy trochę towaru, później weźmiemy kamerę i zobaczymy co i jak tam jest. Ściągamy, spuszczam i mamy, otwieramy i heja. Zanęta się wysypała. Oraz tej drugiej. Okej. Jeden, dwa. Wysypana, jak widzicie. Okej. I mamy dwie nowe dziury zamęcone. Później wsadzę kamerę i zobaczymy z kamery, jak to mniej więcej wygląda. A teraz jeszcze dalej przepuszczam. Najwyżej zmienimy zaraz wędkę. Mam ich 12. I założymy inną murmyszkę. Tak, aby cokolwiek złowić. Bo... Poczekamy aż zanęta zacznie działać, aż nam przerębel zwabi rybkę. Później z kamery podwodnej zobaczymy co tam pływa. Dołożymy ochotkę. Dołożymy świeżą ochotkę, tak aby to ręce i nogi miało. Ochotka ma ponad tydzień czasu, więc jeszcze daje radę i łowimy spod lodu. Włączymy kamerę, zobaczymy w tych miejscach nęconych, co się tam dzieje. Spuszczamy. Jest już na dnie, rak jest. Drodzy Państwo,
nagrywanie. Zobaczcie, rak. Rak przy naszej zanęcie, akurat wprost na raka skierowane. Czyli jak widzicie, zanęcone, a ryb nie ma ani jednej, nawet malutkiej. Więc będziemy musieli przejść, drodzy Państwo, w inne miejsce, tam pójdziemy na róg. Ale ze względu na to, że to wszystko waży, a lód cały czas pęka, nawet widać tutaj, przed chwilą pękło, szczeliło i widzicie, jak popękany lód jest. Więc boję się z tym wszystkimi rupami bezpośrednio przez lód przejść tam, więc brzegiem przejdę i z tamtej strony za chwilę, czyli później wejdziemy. Nie ryzykuję, nie ryzykuję, nie jestem aż na tyle, drodzy Państwo, szalony, żeby z tym całym majdanem sam na zbiorniku bez żadnej asekuracji. Co z tego, że mam wypornościowy kombinezon, ale to nie o to chodzi, żeby się wymoczyć, wpaść, tylko bezpiecznie sobie powędkować. Lód 7 cm, to, drodzy Państwo, nie jest za gruby, więc nie ryzykuję i mówię, tutaj zobaczymy w zanęconym miejscu, gdzie rak buszuje, czy jakaś rybka będzie, bo widzicie, nie ma efektu, nie ma brań, nie ma efektu. Zanęta odpowiednia, do tego jokers odmrożony. Pięknie to wszystko na dnie leży, jak widzicie sami, zobaczycie to na filmie podwodnym. I rak tylko buszuje i żadnych rybek. Więc trzeba poszukać ich gdzie indziej. No ale w międzyczasie tutaj trochę przepuszczę, pogram murmyszką. Założymy trójkąt bermudzki. Zobaczymy, co to przyniesie. Okej. Jakaś ryba podpłynęła chyba, ale zobaczycie to na tym filmie. Nie, co to, patyk jakiś? Nie, rak. Rak jest przy kamerze. Rak jest bezpośrednio przy kamerze. Poruszamy trochę naszą nętę. I tak mówię, uzbroimy w ochotkę trójkąt bermudzki, ale jak widzicie, żadnych ryb, więc ciężko będzie dzisiaj o cokolwiek złowienie. Założymy tylko ochotkę starą. No i zobaczycie, co i jak, drodzy Państwo. Łódź podpłynęła i wyżera zanętę. No zobaczymy. Puszczamy naszą murmyszkę i może jakaś się skusi. Mamy murmyszkę naszą. Ok. Tylko jest za blisko. Musimy ją oddalić trochę od kamery. O. Jak sami widzicie, gramy.
Mgła się czaiła, a się wyczaiła, czyli nieduża płotka, którą złowiłem za pomocą kamery podwodnej. Płotka oczywiście wraca. Nie inaczej płyń. A ja płyń. Poszła. Widzicie, pięknie zanęcone. Pięknie zanęcone, ale efektu bardzo słabiutko. Ustawimy kamerę. Ustawimy kamerę i spróbujemy jeszcze coś złowić w tym miejscu zanęcone, ale szału nie ma. Jeden rak, jedna płotka, która skusiła się na trójkąt bermudzki. Mamy okonka, który się czaił i się wyczaił, czyli taki mały garbusek na trójkąt bermudzki. Zobaczcie.
Miejmy nadzieję, że jeszcze coś się złowi. Zobaczcie, pięknie jest. Słonko świeci. Pięknie, a ja sam jeden, jak palec. Sam jeden na tym 7-centymetrowym lodzie. Lód cały czas szczela. Trochę mam cykora. No ale co zrobić. Więc drodzy Państwo, nie bierzcie ze mnie, przynajmniej młodzi wędkarze, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo to jest trochę nieodpowiedzialne samemu łowić na tak cienkim lodzie. No ale ze względu na to, że chciałem wykorzystać po lekarzu resztę dnia, czyli dzisiejszy urlop w środku we wtorek, więc postanowiłem zobaczyć, czy już lód jest. No i wykorzystałem ten moment. Kombinezon pływający jest, to jakieś zabezpieczenie mam, ale tak jak mówię, nie bierzcie ze mnie przykładu i nie ufcie przynajmniej tak. Ja dzisiaj sam jeden, nawet na brzegu nikogo nie ma. Tak bym wpadł, to ciężko by było wydostać się, wyjść. I tak to mniej więcej wygląda. Drodzy Państwo, miejsce zanęcone. Jednego konia złowiłem, wypuściłem płotkę, złowiłem, wypuściłem. I tak by odprowadziły stado, bo ani płotek, ani okoni w miejscu zanęconym, a przed złowieniem tych dwóch ryb coś tam pływało. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze kilka ujęć, zaraz zobaczymy następny przerębel. Zanęcony, który był. Zobaczcie, jak pięknie. Jak jest pięknie. Jeszcze zobaczymy ten przerębel, który był. Zanęcony. Spuścimy tu kamerę. I zobaczymy, czy tutaj jakieś rybki pływają. Bierzemy sprzęty. Jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Miejsce, zwróćcie uwagę, puste jak na razie. Też było zanęcone. W przedziale 4 metrów od tego pierwszego otworu. Ale zobaczymy, może coś podpłynie. I zobaczcie, jak mniej więcej to wygląda tutaj na tym zbiorniku i to w tym przeręblu obok tamtego. Mamy takiego, który widzicie, jak się nagrał, wpadł, ale tyle machania i efekt widzicie, jaki marny. Czyli w miejscach nęconych, założę ochotkę, w miejscach nęconych ryby praktycznie nie ma. Jakieś niewielkie, malutkie płotki, które z jednego przerębla odpłynęły, tutaj jakiś 4 metry dalej, który się skusił, lód pęka, jak widzicie, cały czas szczela, coś tam pęka, jak przychodzę, trochę strach, więc jeszcze kilka przepuszczeń, burmyszki i pójdziemy brzegiem w tamto miejsce, tam pójdziemy, ale brzegiem, bo z tym wszystkim sprzętem boję się samemu tędy chodzić. Co mamy? Drodzy Państwo, mamy małą jazię. To jest malutka jazia. To jest z tego pierwszego otworu, który popękał. Widzicie zresztą spokój, jak jest popękany.
się dzieje, aż woda się podniosła i to jest niebezpieczne, więc zawijamy się stąd dalej. Zeszłem z lodu. Tu już pęka. Tu już świeży pęka i woda wychodzi. To znakiem tego, że to już się zapadnie. Więc nie ryzykuję. Drodzy Państwo, zawijam się w inne miejsce, bo woda wypływa, tu pęk, lód z powrotem. Ciepło się zrobiło, więc to już trochę odtaja. Więc niebezpiecznie, bezpiecznie. I zobaczcie, jak pękło tutaj. Tu dokładnie popękane jest. I woda stąd wychodzi. Na dużym odcinku. Aż tam, co ja siedziałem, tak pękło. Więc trochę strach, strach. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Aż po to, co siedziałem, tak pękło i woda wychodzi tędy. To trochę strach. Więc zawijam się tam. A tutaj sobie już odpuszczam. I jest pięknie, pięknie, drodzy Państwo, pięknie. Więc chodzimy. Zawijamy zabawki, idziemy dalej. Daleko nie trzeba odchodzić. O. Widzicie, drodzy Państwo, o czym mówiłem? O tym mówiłem. O tym mówiłem. Zobaczcie, jak pęk. Więc lód nie jest za gruby. Nie w każdym miejscach równo. Więc musimy trochę uważać. Musimy trochę uważać. Musimy uważać. Lód jest naprawdę cienki. Cienki i pęka. Damy tu. I jeszcze jedną. Przy cinkach może tu i te trzy dziury, więcej nie biorę i tu już dokończymy dzisiejszą imprezę. Raz, dwa, trzy, więc wracamy po sprzęta. A może jeszcze przy brzegu spróbuję przy trzcinkach jedną zrobić.
Dobra. Wszystko w tym temacie. Cztery dziury. I dalej nie wchodzę. Nie ryzykuję. Nie tym razem. Bo widzicie, co się dzieje. Drodzy widzowie, cztery dziury odsłonione. Odsłonięte. Przewiercone. Jedna zanęcona. No i czekam. Odczekam chwilę czasu. Wchodzę na lód. I tutaj już do końca w tych czterech dziurach będę wędkował. A teraz wypiję browara. Więc wasze zdrowie, drodzy widzowie, najlepszego w nowym roku 2022, tak aby był dla was udany zarówno finansowo, zdrowotnie, a także dużo ryb, okazów i najlepszego. I jeszcze raz wasze zdrowie. A ja odczekam chwilę i zaraz wchodzimy i zobaczymy, co tutaj pływa. No. Cofam się. Stanem przy drugiej dziurze i szczeliło. Tu jest trochę cięższy lód. Więc, drodzy państwo, cofamy się. Nie ma co przeginać. Odpuścimy tą dziurę. Tamtą też na razie. Pójdziemy tu bliżej brzegu. Pomału, pomału. Widzicie, sam jestem 40 kilka hektarów zbiornik i sam jeden. Więc zobaczymy tu nęconych. Dala od dziury. Dobrze, bez gwałtownych ruchów założę robactwo i będziemy w przeręblu grać mormychom. Siedem centymetrów lód. No i taki nierówny to nie jest za bezpiecznie, drodzy państwo. Cały czas szczela, pęka. Jak widzieliście przy wierceniu, przy podejściu, więc nie ma co ryzykować. Trzeba poczekać jeszcze z dwa dni. Chyba że się ociepli, to już nie wejdziemy. Ale jak dzisiaj jest wtorek, środę, to przynajmniej w czwartek. W czwartek powinien być już lód grubszy, więc powinno być ciut bezpieczniej. Przynajmniej w tych miejscach, co wam pokazałem na tym zbiorniku. Zobaczcie, nikogo nie ma. Nikogo na lodzie. Okej, obławiam. Jak nic nie będzie, niedługo będziemy kończyć. Ale jak już jestem przy tych przeręblach, to już tutaj trochę razy popuszczam. Przynajmniej przy brzegu nie ma tak za wiele ryb. Może dalej, głębiej stoją, ale strach weź na lód. Dalej, więc wybaczcie. Dalej się nie pcham. Bo widzę, co się dzisiaj dzieje. Więc niedługo będę kończył. Sprawdzę jeszcze te szczelające dziury. Tylko pomału. O, słyszycie?
kolana. Strzela. Zobaczymy tu. Tu jest płyce. Szczela, pęka. Nie jest za cienki, drodzy Państwo. Czyli grunt niecały palec. Zobaczcie, 6 cm. 6 cm lodu. Przynajmniej tutaj. Niecały palec. Niecały palec. 6 cm. To 6-centymetrowy lód. No trochę jest za słaby, drodzy Państwo, żeby wybierać się dalej. Jeśli nie zna się łowiska mniej więcej, to w niektórych warstwach może być cięższy lód, źródło cięższy. No i wtedy możemy się wykąpać, więc nie ma co ryzykować. 6 cm. 6 cm. Więc nie ma co ryzykować. Obłowie tutaj sprawdzimy w wodzie po zanęceniu z kamery, czy coś pływa. No i niedługo będziemy kończyć tą imprezę. Zanęcona dziura. Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy podskoki i pusto, pusto. Ani raka, ani małej rybki, nic. Tam jeszcze jakieś małe płotki pływały. Coś tam w zanętę wchodziło, a tu po zanęceniu nic nie ma, nic. No ale poruszam, porządkuję troszkę i będziemy kończyć. Więc drodzy Państwo, kończę. Nie ma co ryzykować przy tak cienkim lodzie. Biorę swoje zabawki i schodzę. Sześć, 6,5 cm, 7. To naprawdę jest za mało. Za mało, więc nie ryzykuję. I pomału będziemy kończyć tą dzisiejszą imprezę. Żadnych świeżych dziur nie ma. Jestem pierwszy na tym zbiorniku, który wierciłem dziury, ale stanowczo jest za cienki, na dodatek gdzie nie wejdę szczela. Ciepło się zrobiło, wszędzie pęka szczela przy jednej, drugiej, przy jednej dziurze, drugiej dziurze. Więc niebezpiecznie jest wędkować, więc koniec na dzisiaj. I jak tak to leciało. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. No i za dwa dni znów się widzimy w czwartek na lodzie. Już będzie trochę grubszy i wtedy będziemy mogli dalej śmigać na głębszą wodę, tam wiercić dziury. A przy tym cienkim lodzie, jak pokazałem dzisiaj, trochę się boję. Ze względu, że jestem sam. Dlatego boję się i nie ma co ryzykować. Więc kończę. I jeszcze raz, narka, do następnego. Cześć.